Witam was wszystkie byczki, z tej strony Adam Carson. I wiecie co, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Że nigdy po tych wszystkich mękach, które tam kiedyś były. Retrospekcja. O, już ona będzie zaraz. Uciekaj, tam była szafa. Uciekaj. Mi tu. Współpracuję z babcią. To w sumie nie przyszliśmy grani do końca, prawda? Właśnie, a pisaliście wtedy tyle w komentarzach. O, nagraj grani, nagraj grani. O, nagraj grani, nagraj. No to... No to gramy, no prosta piła, no gramy, lecimy na pełnej, no. O, oczywiste to jest. I pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować i dać komentarz, misiaczku kochany. Bo inaczej tutaj porozmawiamy z bananem. Dobra, zagramy sobie na poziomie normalnym, bo nie będziemy tutaj, wiecie, my tutaj jesteśmy nie na swoich okolicznościach, nic nie wiemy, prawda? Nie na swoim terenie, to gramy normalnie. Jak normalni ludzie. Jak normalni ludzie idziemy przez las w nocą, w tych pięknych brzozach. Przewrócone drzewo. I co? I światełko na końcu tunelu. Oczywiście, za którym podążamy, prawda? Bo czemu nie, prawda? Bo jesteśmy w środku lasu z jakiegoś powodu. Kompletnie niewiadomego jakiego. Nie wiem, czy nie wiem, ile razy wychodziliście z latarką w środku lasu. Sami. W nocy. I idziecie do jakiegoś domu. I coś za wami idzie? No właśnie, to się tak szło. Dzień pierwszy. Z tego co wiem, to mamy podobno 5 dni. Podobno możemy dostać bonusowy. O, bonusowy dzień. No tak, bo pamiętam, że to było, że jak się umierało, to się jakby respiłeś, nie? I chyba miałeś zatrzymany progres. Boże, jak ciemno jest. O Boże, myślałem, że będę tak musiał chodzić, nie? O, mogę tak się... O! Ale mogę to szybko robić, mogę bezproblemowo. Boże, nie chcę tego opuszczać, bo to wyda chyba dźwięk z siebie. O Boże, babciu. Oj, 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 oj. Czy ty tak szybko mnie tutaj widzisz? Boże święty. R. Mogę latarkę wyłączyć? Boże, chcę pójść? Co ona tam zrobiła? Coś położyła? A nie, tam coś się świeci. O, a co to? Kluczy. Kluczyk? Kluczyk do czegoś? O! Czy ona teraz będzie szła? Przez to, że... Będzie szła. Dobra, ja się chowam poduszkiem moim. Trochę się boję teraz. Ona tutaj będzie, prawda? Ona tam jest pułapka. Boże, muszę teraz pod łóżkiem siedzieć tyle czasu. Bo nie wiem, gdzie ona będzie teraz, bo mi tutaj zajmuje. Ja mam wrażenie, że jak graliśmy wtedy, nie? To ten dom wydawał się ogromny, nie? Po prostu wielgachny. Boże, nie podchodzę do tego wieszaka już, naprawdę. Mogę tutaj pójść? O, mogę. Bo zamknę drzwi za sobą, może to pomoże. Pamiętam, że ten dom wydawał się wtedy ogromny. I w ogóle tu chyba była dziura, nie? No jest ona. On tu przyjdzie, prawda? Od razu. Na pewno i to przyjdzie. Słowem pewnie przybiegnie tutaj na speedzie. Nie? Dobrze, że ja będę mógł wam powycinać tutaj te czekania, bo... Trochę ich dużo. Specjalny klucz potrzebuję? Młotek? A tu co jest? Szyb wentylacyjny? Skakać nie mogę, prawda? Nie, mogę upuścić. O Boże. Czy ja wydałem dźwięk? Hej, o babciu! O nie. Myślałem, że nie będzie. Myślałem, że wejdzie, stanie przed drzwiami i powie: nie, dawa to nic. Babciu, nie chciałabyś może na przykład, nie wiem, wyjść? Na przykład wyjść? No dobra, jak już wyszłaś, to co? O Boże. Trochę się... O, dobra, jest tutaj. Muszę go kucnąć?
Mogę kucnąć czymś? O, mogę kucać, dobra. Wtedy wiecie, na pewno nie trzasnę podłogą, nie? Dobra, to czego potrzebujemy? Młotka chyba? Młotka potrzebujemy chyba. O nie, no i co ja mogę? Mogę to jakoś... O, babciu, może? Ty nie wpadniesz w swoją pułapkę? No co ty? No to szybko poszło, wam powiem. To szybko poszło, nie powiem. Ale ty, no Boże, jak ona stawia pułapkę, to w tym momencie co, ja nie mogę po prostu... Ja jestem zatkany już? Jak postaję w takim miejscu? Co mam robić? No ja muszę wyjść z tego domu, no co ty nie powiesz. O co to? A to wazon. Boże, nie chcę go upuszczać, bo on wyda dźwięk. Dobra, spierdzielam stąd do kibla. Co my tam, nie? Może teraz będę tak kucać? Będę taki obolały cały. O babciu, no co ty, no co? No, dzień trzeci, powiem wam, szybko pójdzie. Szybko pójdzie, zaraz będziemy pewnie mieli cały zakrwiony ekran, prawda, na twarzy. Już tyle razy dostaliśmy po głowie, że już naprawdę, zaraz już nie wstaniemy, mi się wydaje, niedługo. Już, o Boże, jak kucam teraz mocno, o Jezus Maria. Dobra, gdzie jestem? Boże, nawet nie chcę tak grać, bo czuję się jak po prostu uposiedzony. Czuję się jakbym był pijany, no naprawdę. O, ile tu rzeczy jest fajnych. Ej, tego nie było pomieszczenia wcześniej. Musiałem na chwilę zastopować, ale przynajmniej dowiedziałem się, że tutaj F klikamy, to wtedy usuwamy te pułapki na ziemi. Więc to wam powiem, będzie niezawodne tutaj i w ogóle... Kawałek obrazu? O nie, dobra, rozwaliłem tutaj rzeczy, to uciekamy już. Ja to pierdzielę, uciekamy stąd. Jest tutaj coś? W ogóle nie słychać, jak ona idzie, no Boże, to jest straszne. Dosłownie upuścisz coś na ziemię i ona od razu cię goni. I weź ty, człowieku, przeżyj. Teraz to powiem wam, no troszeczkę zawał, nie powiem, trochę zawał. O nie, Boże, w takich kondycjach ja mam grać? Jezu, Panie Chryste, no. To zamknięte, to gdzie mam iść? O Boże, babciu, ty już tu idziesz. O nie, no weź. Daj spokój, no babciu, no come on. Uciekamy szybko. Bo mnie pułapkę ten śmiech pewnie oznaczał, że pułapkę postawiłem. O! Hello! Witam panią, witam. Bardzo serdecznie. Hello? Dobra, żegnam. Dobra, schodzi w dół, dobra, chyba mogę wyjść. W ogóle tutaj ta rzecz została, o. Czyli rzeczy zostają. O, i dobra, mogę to rozbroić? F. Nie mogę? Co, ja będę musiał w to wejść i dopiero wtedy będę mógł rozbroić? Babciu, co ty jesteś? Co ty sobie myślisz, że taka sprytna jesteś? Nie? Ojej, nie, manekina, przewracamy i spadamy. Boże, babciu, nie biegnij tak prosto na mnie. Spokój się. I tak jestem już po prostu ledwo żywy, babciu, naprawdę już. Już naprawdę, jesteś już brana już do spania w tą piżamkę, to już pójdź spać może, co? Ej, kolejnego pułapkę położyła, no. Ciekawe, czy będę mógł... Hello, manekinie. Coś ty zrobił mi się tutaj. No i teraz nie mogę przejść. Babciu, no co ty robisz, no? Czy ona tu biegnie? Czemu ty tu cały czas biegniesz? Czemu ty tu biegniesz cały czas? Tutaj był klucz, tutaj był młotek. No, przynajmniej musimy, wiecie, mentalne notki robić, co potrzebujemy, nie? I dobra, musimy przy okazji przetestujemy, co się dzieje w... Ostatni dzień próby. To nic, nie martwcie się. Naprawdę to nic. Damy sobie radę, ten ostatni dzień będzie najlepszy, mówię wam. Naprawdę będzie najlepszy.
Obiecuję. Nie, nie chciałem tutaj iść. Skąd ty, babciu, zawsze wychodzisz? O nie, dobra, na pewno będzie teraz uszła, tak? O nie, nie mogę się schować! Myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest taka szafka na ubrania, że będę mógł tam wejść. A to była kuchnia i to nie miałoby sensu przecież. O Boże. Gdzie ja jestem? Halo? Ja bym właśnie chciał tu być. A. Hello? O, hello? Hello? Babciu, nie rób tego, nie rozjeżdżaj mnie. Koniec gry, ale kolejny będzie lepszy, mówię wam. Dobra, musimy ustalić, tak w skrócie, jak zejść tam na dół, gdzie byłem raz. Którędy to się idzie i musimy jakoś wymanewrować babcię, bo babcia zawsze... Tutaj w ogóle się to świeci? Jakbym mógł to podnieść? Skąd ty, babciu, wychodzisz zawsze? Zawsze gdzieś z dołu, nie? Tutaj w ogóle coś jest? O! Jakiś ten. Ojej! To pewnie dużo szumu zrobiło, prawda? Co? Co to jest? Części do shotguna? Może tyle rzeczy tu upuściłem, że generalnie nie ufam już, nie? Co tutaj? Część do shotguna i co tam było? Zębatka. Witam, witam, babciu. Co tam, co tam? Hej, hej, hello. Część do shotguna? Ale nie śmiej się tak, babciu, please. Może nie wiem, gdzie ona jest. O nie, ten wieszak spadł. O Boże, chyba na styk. Boże, chyba na styk się ukryłem. O, ten durny wieszak spadł. No idziemy, uciekamy, uciekamy stąd, idziemy w dół, idziemy w dół, idziemy w dół, to jest nasza szansa. Szansa na sukces! O, na pewno musimy to otworzyć, dobra. O Boże, zadzwoniłem tam. No bo jesteśmy w jakiejś tajnej piwnicy, dobra. Nie podnoszę tego. Potrzebuję safe keya, dobra. Co my tu mamy, co my tu mamy? To jest jakaś totalna piwnica i tu był ten samochód, nie? Jo, jest. Mam szafkę, do której się mogę schować, dobra. O Boże, jak te drzwi mocno skrzypią. O Boże. Dobra, tu mogę stworzyć shotguna. Ojej, babciu, no co? Ty no weź, no uspokój się. O Boże, to jest pułapka. O Boże, muszę wymanewrować tutaj. Babciu, nie rób tego, proszę. Nie rób tego. O nie, nie zacząłem się na schodach. Nie rób tego, babciu, zamknę ci drzwi przed twarzą. I co teraz? Ha, ha, i co teraz? Lol. O, shotgun. Dawaj go. Dawaj mnie to. O nie, babciu, dobra, w którą stronę idziesz? O nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić, nie, absolutnie nie. Babciu, zostaw mnie. Nie, nie będziemy się tak bawić. Nie wiem, czy chciałem tu iść na górę, bo tutaj jeszcze w ogóle ślepe zaułki są same. Tu jest pułapka, to też mi się nie podoba. Dobra, wchodzimy tutaj i modlimy się, modlimy się. Dobra, czyli ej, możemy, mam część, dwie części do shotguna mam. Ciekawe ile jest części. Tu jest ta część i tu jest ta część. Tutaj możemy biegać dookoła w teorii, więc jak babcia nas tutaj nie przyskrzyni, to damy radę uciec. O, już będzie zaraz nas gonić tutaj, no właśnie, 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 to nie bardzo dobrze. Bardzo niedobrze, dobra, tutaj zamykamy drzwi. I też zamykamy, dobra, może będzie trochę się więcej, wiecie, męczyć z otwarciem ich, dobra. I mogę to położyć, Boże, czemu dzwonisz? Czy ja mogę to jakby tam dać jakoś do tych planów, czy coś? Jakoś to wiecie, tak, jakoś nie wiem, tak zaznaczyć, że nie wiem, położyć to tutaj, czy coś? O, 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 to prawda, to prawda. No dobra. Samochód jak wejdę, to nic nie ma, nie? Dobra, nie mogę, to pewnie samochód będę musiał odpalić, dobra, czyli taka jest droga ucieczki jest pewnie samochodem odpalenie. O, trapy znikają po chwili, o. Łapki po chwili. O, o. Ona tu na pewno idzie teraz, tak? O, kolejna część. O Boże, mam wszystkie do shotguna części już chyba.
Tak leżała, taka brązowa, w ogóle jej nie było widać. Dobra. Chyba mi się dał ta. Jest nad nami. Ewidentnie jest nad nami. Mamy dwie części, ty tam na samej górze. O, zostawia pułapkę kolejną. Na samej górze jest ta ostatnia część do shotguna i wtedy będziemy co? Mogę wziąć shotguna i po prostu do niej strzelać? Strzelać do niej? Już strzelić będę ją mógł, ja mam jak kaczkę? O Boże. Czemu taki głośny jesteś w samochodzie? Ta książka jest mi po coś potrzebna może? Pewnie tylko do odwrócenia uwagi, tak w skrócie. No bo muszę ja bym teraz uważać, fajnie było, żeby babcia tutaj nigdzie nie była. Wiecie, za rogiem gdzieś. Najgorsze jest to, że mam książkę w ręce. No co to to? O. O. A babcia pewnie kucać nie umie, nie? Co to jest? Zdalne sterowanie? I co to jest? O babcia Boże, tu jesteś! Hello! Czyli to jest moja bezpieczna oaza. Ty babcia mnie nie może dorwać. Tu jest napisane w ogóle, że tutaj jest mój... piąty dzień w tym domu. Goni mnie. No generalnie, no praktycznie robi z nami to samo co ja. A tu jest mam zdalne sterowanie. Ale do czego? Muszę do czegoś podejść bliżej, żeby tego użyć. O Boże, ja tu muszę kucać całą tą drogę? O Boże, jak długo muszę trzeba iść. A jak klikam shifta, to w ogóle zatrzymuję się w miejscu, nie wiem czemu. O i co, mogę wyjść już? Gdzie ja będę? He? No to w orzu jestem? Dlaczego to jest? Bardzo niebezpieczne to urządzenie. Nie podoba mi się ono. Czy babcia tu idzie? Nie czuję się tu bezpiecznie. O! Tylko zgubiłem moją... O, biorę to. I spadamy. Do bagna. Nie wiem czemu tu idziemy, ale tu idziemy. Boże, gdzie ja w ogóle jestem? Wytyfy, w ogóle blaz, można tu wyjść tak sobie z domu? W jakieś bagna? Co tu jest? To się nie otwiera? Nie mogę tego otworzyć nawet w ogóle? O, hello babciu, piękna jesteś. O, mogę to otworzyć, to nic nie daje, dobra. Hello ptaku, zabijesz mnie? O, masz to... Ała! Ptaku, uspokój się! Pewnie muszę jakąś karmę dla ptaków znaleźć. A, pusta miska, no właśnie, muszę jakąś karmę dla niego znaleźć. Bardzo nieładnie, babciu, bardzo nieładnie. Czy mi się wydaje, czy my tego nie mamy w ogóle szans przejść wtedy jakby w 5 dni w sumie, jak nic nie wiemy. Wydaje mi się, że absolutnie w ogóle szans nie mamy tego przejść na początku. O nie, i teraz będę chodzić i kucać tak jak głupio. O nie. O nie. Babciu, chodź tutaj, idziemy. Muszę cię... Ojej. To mi w ogóle nieprzydatne jest. Z której strony wyjdziesz? O, z tej strony wyjdziesz, z tej strony wyjdziesz. O, biorę shotguna. Ojej! O, nie! Drzwi! No jest za drzwiami. Jak ja je zamknę, albo wyjdę, to mnie pewnie zabije od razu. Prawda? O, może mi się udało. Może mi się uda shotguna zrobić. No idź sobie, idź sobie. Sio. Chcę shotguna. Chcę z bolem chodzić. Będę bezpieczniejszy, się czuł. Dobra, idziemy pod łóżko. O! Boże, dzięki Bogu, bo obraz zrzuciłem od razu, schodząc.
Tak byłem przykuty do ściany tam, że od razu obraz zrzuciłem, jak się tam ruszyłem. Powiem wam, zadyma niezła jest, nie? Dobra, jak tu babcie, powinienem obraz zrzucić i wyjść drugą stroną, nie? Teraz to zrobić tak? I teraz spierdzielasz drugą stronę. Tam w ogóle coś jest ukryte za obrazem. Ty. A tu jest w ogóle jakieś zejście tajne. Tu jest klucz do samochodu? A tutaj nie ma samochodu blisko? Tu trzeba się pokrętu. A tutaj co było? Co tutaj jest? O, to jest tutaj. O, to idealnie. Ty, to idealnie, mamy tutaj skrót odkryty. Boże, ale ten dom jest zawiły strasznie, nie? Ale mieliśmy klucze do samochodu normalnie, ty. Dobra, i co, mogę ją ustrzelić? Jak ją teraz zobaczę, mogę ją po prostu strzelić? Jelo? I tyle? I z głowy będę... Babciu, nie podchodź, mam broń. Nie podchodź, babciu. Mam cię na muszce. W ogóle są jakieś korki, może prąd będę mógł odpalić. Oj, babciu, nie podchodź, nieprawda. Okej, okay, na minutę mam spokój z nią, dobra. Co z korkami mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, dobra. Tam były klucze do samochodu gdzieś tutaj, nie? Dobra. Mamy shotguna, ale beka! Tylko mamy trzy naboje generalnie. Ale to zawsze coś, prawda? Możemy chodzić, jesteśmy bezpieczni teraz. Tylko pewnie jak nie mogę mieć dwóch rzeczy naraz, więc w sumie no to tam w sumie nam się nie przyda długo. A, tu jest żarcie dla ptaka. No musiałem wyrzucić niestety naszą ostoję z pokoju. Nic tutaj się nie dzieje, kłamiecie. Dobra. Czyli w sumie shotgun jest tak naprawdę bez sensu, bo nie możesz go nosić jakoś przy sobie. No możesz go zrobić i tam może leżeć jako twoja taka, wiesz, deska ratunku, nie? Ale no w teorii on ci się nie przyda za bardzo. W teorii on ci się jakoś świetnie nie przyda bardzo, dobra. Elo ptaku, jedz sobie tutaj. A ja mam co? Jak to się nazywa? To obcęgi, nie? Takie po prostu. I do czego to jest potrzebne? Ostatnio tu była babcia. Wyskoczyła mi. O, kolejna zębatka. Też nie wiem do czego. I tu kolejny młotek potrzeba. Skąd tutaj to jest przejście? A, to jest tutaj. Ojej. Czyli dobra, dobra, mniej więcej. Nie, tutaj potrzebuję tego, dobra, to nie to. Teraz najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jest komplet. O nie no, Boże, w ogóle jej nie słychać. Czai się za rogiem na ciebie i tyle. O. Najgorsze jest to, że jej kompletnie nie słychać w ogóle, no. Po prostu ona se przechodzi i totalnie, wiecie, no. Jakby, no nie słychać jej tak w skrócie, no. Dobra, dobra, idziemy babcie, tą samą... Jak to zamknięte? Jak to zamknięte drzwi tamte są? No co wy robicie? Żartujecie se chyba ze mnie. Tutaj będzie też można skrót otworzyć. Jak robić to? Jak uniknąć tej babci za rogu generalnie? To jest moje największe pytanie, bo ona po prostu się, mam wrażenie, w jakiejś fazie, po jakimś czasie po prostu kampi za rogiem i wiesz, czeka na ciebie z pałą, nie? I ma wyrąbane. Cały czas się natykam, on teraz po prostu jak stoi za rogiem. Tak dwa razy już było pod rząd. Bardzo mi się to nie podoba, babciu, swoje zachowanie. Bo już mnie męczysz. Specjalnego klucza nigdy nie znalazłem. Tego... O, to mogę tak osę odsunąć. O, tego nie trzeba tak ten, dobra, dobra. O! Hello. To zdecydowanie zrobiło bardzo dużo hałasu, więc wolę stąd się schować na razie. I chyba dobrze pomyślałem, tak? Jak najbardziej dobrze pomyślałem. Witam babciu, hejka tam. Hejka, widzę cię tam, troszeczkę chociaż. Czyli tutaj mamy bezpieczne wyjście z góry w razie czego, żeby uciec, wiecie. Dobra, dobra, nie przejmujemy się tym. O, tu jest ta samunica do shotguna. Czemu te rzeczy, czemu miejsca tych rzeczy się zmieniają w ogóle? A co jest tutaj?
była jakaś dźwignia. Coś się ruszyło. Te drzwi są zamknięte, ona się próbuje dobić do nich. O! To ty se możesz otwierać drzwi jak chcesz, tak? Ja nie mogę. Ja nie mogę, co? Ty se możesz jak chcesz. Nie, babciu, nie rób tego. Nie chcesz tego robić, nie zaglądaj tutaj. Dobrze, idź tam sobie, no. No, pułapka pułapką, tak, no, idź sobie. Sio, Akisz, to mój pokój. Jestem ciekaw, co ta dźwignia zrobiła. Coś na pewno zrobiła, prawda? No i nie mogę nawet sprawdzić, czy to była faktycznie dźwignia, czy nie. Ten pokój otworzyła. Coś mogę tu położyć. Pająk, klatka, pianino jakieś, lochy. Jakiś tajny gabinet jest, nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi tutaj. Coś, nawet nie wiem, co, nawet nie mam pojęcia, co mógłbym tutaj położyć. Ojoj, coś ruszyłem znowu. O nie. Tam było łóżko, mogłem się schować za łóżkiem. Ale jestem durny. Babciu, musimy ci tutaj wyrolować. Mogę iść na górę na przykład. Dobra, możemy iść tędy, dobra. Tędy. O, jednak nie tędy. Jednak nie tędy, absolutnie nie tędy. Nie, dobra, bo chowam się, Boże, nie wiem, z której strony ona idzie już. Najgorsze jest to, że jej w ogóle nie słychać. Jej kroki są dosłownie... Jakby była sobą i leciała, nie? Nic nie słychać dosłownie. Więc ona na palcach chodzi, że w ogóle jej nie słychać? Babciu, no! Z której strony będziesz, co? Co ty teraz robisz? A. O, niech ona mnie zobaczyła. No oczywiście, że mnie zobaczyłaś. No oczywiście, że tak miało być. Najgorsze jest to, że ona zaczyna z dołu, a ja muszę pójść na dół, mi się wydaje. Bo nie mogę to jakoś z góry inaczej. Muszę ją jakoś, wiecie, wyrolować tutaj, nie? Żeby zejść na dół. Tak w skrócie wielkim. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na wyrolowanie jest po prostu zrzucenie obrazu i spierdzielanie w drugą stronę. To wydaje mi się jest najlepsza taktyka. Tylko problem jest taki, że czasami drzwi, to jeszcze skrzypi podłoga. Ach, ta skrzypiąca podłoga. No już sam nie śmiej, babciu, już tam se idź. Do tych swoich magazynów. Ciekawe, po co są te zamatki? Może te na drzwiach jest? To muszę zobaczyć w sumie. Jak będę chciał kiedyś faktycznie przejść tą grę, to muszę to zobaczyć. Będziemy liczyć, w ile odcinków nam się to uda. No babcia gra nieczysto, no. Idzie sobie i nagle wraca od razu, no. Nic nie zrobiłem przecież, żadnego dźwięku nie wydałem. Podniosłem tylko zębatkę, to co? Taka już od razu jest panika, jak podniosę tą zębatkę sobie? A mogę iść tutaj od razu w prawo? Na przykład? O nie, o nie. Totalnie jej nie zauważyłem. Myślałem, chciałem iść od razu w prawo, żeby mieć spokój, żeby nie musiał się tam wymijać. Babciu, nie ucinaj mi głowy. Nie rób tego. Nie rób tego, babciu. No i tak się kończy nasza przygoda. Słuchajcie, musicie mi powiedzieć jakieś tipy, nie? Musicie mi powiedzieć jakieś protipy tutaj. Od czego zacząć na przykład, na czym się skupić. Nie mówić, nie wiesz, nie musicie mówić wszystko jak mam zrobić, tylko musicie, wiecie, najlepiej od czego zacząć. Na przykład, nie wiem, odpal samochód, albo idź tam, albo wiesz, nakarm ptaka, bo to jest najważniejsze. Albo może tam nie, bo te rzeczy się chyba zmieniają, co gdzie jest. Ale wiecie, na przykład znajdź młotek, coś tam, nie? Zrób shotgun, wiesz, shotgun na pewno nie. Ale no, znajdź na przykład młotek, nie? Może, o, albo odpal samochód, kluczyki znajdź do czegoś. Bo powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, tutaj tyle rzeczy jest, więc dobra. Żegnam was. Nara.